muszę się przebrać i założyć długie spodnie, bo tutaj są osty i ten. Cześć! Niektóre samochody są tworzone globalnie, czyli można powiedzieć tak hurtowo na cały świat. Jeden produkt dla wszystkich. A przecież każdy rynek się od siebie różni. Jak to mówią, jedni wolą chleb, a inni córkę młynarza. Kia, wprowadzając na rynek najnowszego Sportage'a, mocno podkreśla, że te egzemplarze, które kupujemy na starym kontynencie, są specjalnie zaprojektowane i skonstruowane dla Europejczyków. Do tego stopnia są pewni tego modelu, że najnowszy Sportage ma ustanawiać nowe standardy w segmencie tego typu aut w Europie. No dość odważne stwierdzenie. Nie chcę się tutaj wypowiadać za wszystkich Europejczyków, ale z całą pewnością mogę stwierdzić, że lubimy samochody, które są ładne, praktyczne, w miarę uniwersalne, ekologiczne, to akurat najbardziej lubią rządzący, przyjemne w prowadzeniu, nowoczesne i ekonomiczne. Tak więc, skoro Kia jest tak bardzo przygotowana w tym temacie, postanowiłem Sportage'owi zrobić niezapowiedziany sprawdzian, tak więc wyciągamy karteczki. Dla mnie tak, choć oczywiście nie obyło się bez wad. Natomiast zanim wady, to najpierw to, co mi się podoba. Na pierwszy plan światła diody dziennej w technologii LED w kształcie bumerangu i do tego super, naprawdę dobrze świecące światło matrycowe. To jest coś, co bardzo mi się podoba. Do tego również grill, coś w sobie ma. Ogólnie ten przód dla mnie jest dużo ładniejszy niż w poprzedniku. Kolejną rzeczą są proporcje i bryła tego auta, która... Wydaje mi się, że naprawdę może się podobać, bo nie widzę tutaj jakichś nieprawidłowości i to auto dla mnie ma naprawdę bardzo przyjemne kształty. Ostatnia rzecz to tył, a przede wszystkim tylne lampy, które również no, coś w sobie mają i myślę, że wielu osobom mogą się podobać. Natomiast to, co teraz przynajmniej mnie nie do końca podoba się w tym samochodzie. Pierwsza rzecz to koła, które wydają mi się zbyt małe do takiej dość muskularnej tej właśnie bryły auta. Natomiast to zawsze można zmienić. To, czego nie zmienicie, to niestety ta srebrna listwa, bardzo ładna listwa, poprowadzona wzdłuż okien. Tutaj jest druga listwa poprowadzona, która się łączy ze spoilerem. No i wszystko fajnie, natomiast mam wrażenie, że wygląda to trochę tak, jak budowanie drogi przez dwie różne firmy z dwóch stron. I na końcu nie do końca się te drogi zeszły. Co to się tutaj stanęło? Dlaczego to nie zostało poprowadzone chociażby w ten sposób, żeby to wszystko było jedną, jednolitą, ładną linią? Tylko zrobili to jakoś tak. I tłumaczą to w prospektach, że to tak ma być, bo to się tak wszystko składa. No nie, nie składa się. Nie mogę oczywiście nie wspomnieć o wnętrzu tego samochodu, które dla mnie również jest na plus, bo wygląda dużo nowocześniej niż w poprzedniku, a przy tym mam wrażenie, że siedzę w samochodzie nieco klasy wyższej niż Sportage. Natomiast to też nie obyło się bez wad. Niestety jest tutaj ogromna ilość piano black, które mocno się rysuje. No i w sumie najważniejsza rzecz. To wnętrze fajnie wygląda właśnie w takiej konfiguracji, czyli najbogatszej, tak jak ja mam teraz, bo jeśli kupicie podstawę, no to już tak nowocześnie nie jest. Jest. I zacznę z tyłu, bo mam wrażenie, że tutaj jest najwięcej takich gadżetów praktycznych. Nie mówię o ilości miejsca na stopy, przed kolanami czy nad głową. Zobaczcie, tego jest tutaj mnóstwo, ale spójrzcie na to, co tutaj dostajecie. Z tylnymi zagłówkami są wielkie haczyki na zawieszenie, nie wiem, marynarki, kurtki, co tam chcecie. Jest kolejny haczyk w opieradle. Tutaj macie kieszeń w fotelu, wejście USB-C. To jest oczywiście wszystko powielone na drugim fotelu, więc już macie 4 haczyki. Do tego tutaj macie po 2 haczyki, więc już jest 6 haczyków. Naprawdę jest tyle haczyków, że możecie zawiesić całą swoją garderobę. Do tego pasażerowie mają tutaj półkę w tunelu, oczywiście kieszenie w drzwiach, jest podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, Isofixy, jest też również regulowane oparcie tylnej kanapy, więc jeśli bardzo kogoś nie będziecie lubić, to możecie mu ustawić ten fotel w ten sposób i będzie mu się bardzo niekomfortowo jechało, ale z drugiej strony możecie również położyć to oparcie dużo bardziej i w tym momencie jedzie się tutaj naprawdę jak w luksusowym samochodzie. Nie będę bał się tego słowa, bo jest
naprawdę mega wygodnie. Nie pominę też oczywiście schowków z przodu i już Wam pokazuję, gdzie są. Tutaj, 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 no i oczywiście tutaj. Jeśli chodzi o bagażnik, to tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo pojemności bagażników w Sportage'u wynoszą od 526 litrów do 591 litrów. Wszystko w zależności, jaką wersję kupicie. Oczywiście czysto spalinowe mają ten bagażnik największy, a hybryda typu plug-in najmniejszy. Ja mam zwykłą hybrydę i tutaj bagażnik ma pojemność 587 litrów. Natomiast co tutaj znajdziecie? Haczyki. Haczyki znajdziecie tutaj, haczyki znajdziecie tutaj, haczyki znajdziecie tutaj i tam znajdziecie haczyki i wyjście 12 V. To, o czym warto wspomnieć, to to, że w zwykłej hybrydzie macie miejsce na odłożenie rolety, jeśli położycie tylne fotele, bo z tego co wiem, to w miękkiej hybrydzie tego miejsca nie ma. A gdy już mówię o składanych tylnych oparciach, to oczywiście możecie je złożyć z poziomu bagażnika. Podłoga wtedy staje się płaska, a pojemność wynosi 1776 litrów. Przed tym zadaniem postanowiłem kupić sobie coś do jedzenia, bo niewykorzystanie takiej okazji do odrobiny relaksu byłoby ogromnym błędem. Dla mnie uniwersalny samochód to nie tylko taki, który doskonale radzi sobie w mieście na drogach utwardzonych, ale także nie będzie bał się zjechać z asfaltu. Nowy Sportage ma 17 cm prześwitu, a do tego mój egzemplarz wyposażony jest w opcjonalny napęd na 4 koła, który w mojej wersji wymaga dopłaty 9000 zł. Natomiast w pakiecie otrzymujecie również 3 tryby jazdy w terenie. No i jak to mówi Kia, dzięki temu będziecie mogli Sportage'em zjechać daleko od dróg utwardzonych. No to sprawdźmy. Trzeba przyznać, że żyjemy tutaj zgodnie z naturą. Cisza, spokój, elektryczny silnik. Nikomu nie przeszkadzamy. I nie mam pojęcia, gdzie jadę. Dobra, ustawię teraz już ten tryb może terenowy. Gdzie my tu jesteśmy? Zjechać to zawsze spoko, ale... z wyjazdem. Macie, tu jest gdzieś droga? Macie, mówi, że tu jest gdzieś droga. No, przyznajcie sami. Seedem to bym tu raczej nie wjechał. Oczywiście wiem, że to nie jest jakiś wymagający teren, ale to też nie jest samochód terenowy. Uważam, że właśnie ten obrazek pokazuje Wam, dlaczego klienci tak bardzo cenią sobie te nadwozia. Bo choć nie są to samochody, które dobrze poradzą sobie nawet w średnio ciężkich warunkach, to i tak pozwolą Wam dojechać tam, gdzie zwykłymi osobówkami nawet nie będziecie próbować się zapędzać. Czyli w miejsca, gdzie będziecie mogli w ciszy i spokoju spędzić czas sami ze sobą.
Jeśli chodzi o technologię, to naprawdę nie ma się czego wstydzić. Najnowszego Sportage'a możecie wyposażyć m.in. w dwa nowoczesne ekrany o przekątnej 12,3 cala, wszelkie systemy bezpieczeństwa, jak system wspomagania unikania kolizji z funkcją monitorowania pojazdów nadjeżdżających z przeciwka podczas skrętu w lewo na skrzyżowaniach, monitorowanie samochodów nadjeżdżających prostopadle przy wyjeździe tyłem, aktywny tempomat współpracujący z nawigacją, Line Assist, system ostrzegania o przekroczonej prędkości, monitorowanie martwego pola i wiele, wiele innych. Naprawdę, jak chciałbym Wam wymienić wszystko, to połowa z Was po prostu by usnęła. Warto jednak wspomnieć jeszcze, że gdy ktoś Was przystawi na parkingu, to Sportage sam z niego wyjedzie. Sportage zbudowany jest na platformie N3, która oczywiście ma wpływać na jakość prowadzenia. Na jakość prowadzenia mają wpływać również w to, że projektanci chcieli, aby wymiary tego samochodu w jak najmniejszym stopniu zmieniły się do jego poprzednika. Dlatego najnowszy Sportage urósł na długość zaledwie o 3 cm, na szerokość o centymetr, na wysokość o centymetr, a rozstaw osi zmienił się, zgadnijcie, tak, o centymetr. Natomiast jest taka ciekawostka, że na rynku amerykańskim wychodzi Sportage z wydłużonym nadwoziem o całe 14 cm. Ale jak dobrze wiemy, Amerykanie lubią wszystko mieć większe, a my bardziej cenimy właśnie to prowadzenie. I muszę przyznać, że przez te kompaktowe wymiary Sportage prowadzi się naprawdę nieźle, bo nie czuć jego gabarytów. Auto jest w miarę zwinne i macie poczucie, jakbyście jeździli mniejszym samochodem, niż to auto realnie jest. Bardzo ważną rzeczą jest również to, że w tym modelu po raz pierwszy zastosowano elektronicznie sterowane zawieszenie ECS, w którym jadę prawie równo, nie najeżdżam na tą linię, strasznie wkurzający jest ten system. Mam go też u siebie w samochodzie. W każdym razie, wprowadzono tutaj po raz pierwszy elektronicznie sterowane zawieszenie ECS, w którym amortyzatory na bieżąco tłumią zawieszenie w czasie rzeczywistym. Polega to na tym, że kiedy będziecie jeździć spokojnie, to one mają być, auto ma być jak najbardziej komfortowe, natomiast kiedy zaczniecie jeździć dynamicznie, no to auto też ma zyskać na sztywności. Oczywiście mówimy tutaj o takiej sztywności dla SUV-a, a nie sportowego samochodu, bo nie oszukujmy się, Sportage, pomimo nawet tych 230 koni, nie jest jakimś demonem prędkości, to po pierwsze, a po drugie nie jest mistrzem precyzji. Ale nie o to w tym samochodzie chodzi. Nikt w Sportage nie będzie jeździł na tor. Tym autem ma się po prostu jeździć dobrze. I muszę przyznać, że Sportage właśnie taki jest. Po prostu jeździ się nim dobrze. Jeśli chodzi o ekologię, to Sportage nie jest ulubieńcem Unii, bo w swojej ofercie nie ma wersji stricte elektrycznej. Co nie oznacza, że ma całkiem w nosie unijne zasady. W końcu mówimy o modelu przygotowanym na nasz rynek. W związku z tym, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, do wyboru macie tylko jeden silnik, 1.6 TGDI, ale za to w różnych wariantach. Czysto spalinowej wersji o mocy 150 koni mechanicznej, w postaci miękkiej hybrydy o mocy 230 koni mechanicznych i hybrydy typu plug-in o mocy 265 koni mechanicznych. Oczywiście wszystkie wersje wyposażone są w automatyczne skrzynie biegów. Co ważne, napędu na wszystkie koła w czystej benzynie mieć nie możecie. Postanowiłem to sprawdzić w bardzo praktycznym teście. Tak się złożyło, że w czasie, kiedy był u mnie ten samochód, miałem w planach jechać na Mazury. Więc jak lepiej sprawdzić spalanie, jak nie na takiej trasie? Na pokładzie były dwie osoby plus pies i oczywiście bagaże na 4 dni. W samej trasie totalnie nie zwracaliśmy uwagi na spalanie. To była raczej jazda bez wyrzeczeń i zobowiązań. Były drogi krajowe, autostrady i nawet drogi szutrowe. Bo w Mikołajkach byliśmy w czasie, gdy odbywał się rajd polski, więc musieliśmy często korzystać z wielu niezbyt łatwych objazdów. W każdym razie po przejechaniu 580 km Sportage osiągnął wynik 7 litrów. Moim zdaniem, jak na takie warunki, to całkiem przyjemny wynik. No to jak? Czy Kia ogólnie zdała ten egzamin? Wydaje mi się, że tak. Co prawda ma parę rzeczy do poprawy, ale jeśli o mnie chodzi, to bez problemu może chwalić się oceną ze sprawdzianu. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych testach.
Cześć.